Tomasz Mackiewicz oraz jego śmierć na Nanga Parbat to tematy, które co jakiś czas do nas wracają. Teraz dzieje się to za sprawą książki opowiadającej historię polskiego himalaisty. Możemy w niej znaleźć zapis o ostatnich chwilach Mackiewicza. Całą prawdę ujawniła jego towarzyszka we wspinaczce, Elisabeth Chrewol. To rozerwie wasze serca na zawsze. Tomasz Mackiewicz to właśnie tym nazwiskiem żyła cała Polska prawie rok temu. Himalaista siedmiokrotnie próbował zdobyć szczyt Nanga Parbat podczas podejścia zimowego, co udało się zaledwie jednej grupie wspinaczy. On jednak podważał to dokonanie, twierdząc, że grupa nie dotarła na szczyt. Wiele osób uważa, że Mackiewicz miał prawdziwą obsesję na punkcie tej góry, która ostatecznie stała się jego grobowcem. Tomasz Mackiewicz, ostatnie chwile himalaista w swojej ostatniej podróży nie był sam. Towarzyszyła mu francuska wspinaczka Elisabeth Chrewol, która pozostawiła swojego partnera, chcąc sprowadzić dla niego pomoc. Kłopoty Mackiewicza zaczęły się jeszcze przed atakiem na szczyt, ale himalaista nic nie dawał po sobie poznać. Co prawda jego marsz był wolniejszy niż Elisabeth, ale nie był zbyt wolny, aby podejrzewała, że coś jest nie tak. Prawdziwy koszmar zaczął się dopiero podczas zejścia, kiedy Mackiewicz nabawił się choroby wysokościowej, odmrożeń i ślepoty śnieżnej. W takim stanie zwyczajnie nie mógł iść dalej, a sytuacja pogarszała się z każdą godziną. Elisabeth musiała podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Francuska zdecydowała się kontynuować samotnie zejście i sprowadzić pomoc dla swojego towarzysza i przyjaciela. Nie było to łatwe i kobieta czuła się winna tej tragedii, ale nie miała innego wyjścia. Gdyby została z Mackiewiczem w obozie, to oboje by nigdy nie opuścili Nanga Parbat. W książce zawarty jest fragment, który przedstawia spotkanie Elisabeth oraz Anny, która była partnerką życiową himalaisty. To właśnie w nim są zawarte ostatnie wspólne chwile pary wspinaczy. Według słów Elisabeth, w momencie gdy opuszczała obóz, Mackiewicz spał. Wiesz, kiedy odchodziłam, on spał, czytamy. Tomasz Mackiewicz odszedł we śnie na szczycie, którego zdobycie było jego marzeniem od wielu lat. Mężczyzna wprost mówił, że w snach woła go duch góry. Zdobycie Nanga Parbat miało być punktem zwrotnym w jego życiu, a okazało się jego końcem.